Dzisiaj zobaczymy sobie najlepsze bazy na moim serwerze. Będę je oceniał. A za każdą ocenę od 1 do 5 będzie przysługiwała inna nagroda. A więc, jakie nagrody czekają naszych widzów? Myślę, że za ocenę 1 na 5, co się nie powinno zdarzyć przy najlepszych bazach, dostaną drewniany kilo, by mogli sobie wykopać surowce na lepszą. Za ocenę 2 na 5, myślę, że dam im melona, czyli dalej nic ciekawego. Za ocenę 3 na 5, czyli taką średnią bazę, może dałbym im enchant, no bo średnia baza raczej enchantu nie będzie mieć. 4 na 5, czyli baza ładna, dostanie ode mnie blok złota, a 5 na 5 dostanie elytrę. Ile osób się dostanie elytrę? A ile osób mnie oszukało z tym, że ma najlepszą bazę? Zobaczymy. Zostawcie łapkę w górę i lecimy do pierwszej bazy. A pierwsza baza prezentuje się następująco. Trochę dziwnie, jeżeli chodzi o kolory, bo jest to bardzo niecodzienne połączenie. Ciekawe, nie wiem czy ładne, nie wiem czy aż tak szpetne, by dyskwalifikować na starcie. Dobra, więc jak mnie oprowadzą, to będziemy wiedzieć, co się w tej bazie znajduje, bo design jest naprawdę dość niecodzienny. O, proszę bardzo, mają żółwie. Tutaj jest wejście. Aha, dobra, że tu jest wejście, okej. Okay. Wejście, ekspiarka i całkiem ciekawa, bo można ją zamknąć i po prostu oddzielić się od tych potworów, które, no, najpiękniejsze nie są. I to jest podobno z dwóch spawnerów ekspiarka. No spoko. Na górze enchant, zaraz ja... Aha, bo ten typ mnie oprowadza, dobra. Ten enchant, ojeju, ojeju! To nie wygląda w ogóle dobrze, to co tutaj widzę. Świeża baza jak coś. No dobra. Nie wiem, dlaczego w takim razie zgłosili się do konkursu na najpiękniejszą bazę. Tutaj akwarium. No tak, to akwarium to widzieliśmy. Akwarium spoko. Farma. Też tak dziwnie, bo żeby w ogóle przyjść do innej części mapy, trzeba przejść przez farmę. Co jest dość niewygodnym rozwiązaniem, mi się wydaje. Tutaj jeszcze się budują. Okej, okay, widzę, że mają wspólną sypialnię. Słodko, to mój pokój z rampkiem. A, bo tu jest rampek. Okej, okay, rampek raczej nie podwyższy oceny. I to wszystko. Ej, słuchajcie, oni mnie nawet nie oprowadzili wszędzie, bo generalnie tutaj są jeszcze zwierzęta, a chyba wiem, czemu ich nie pokazali. Bo te zwierzęta są przebywane w nieludzkich warunkach. One nawet nie mają trawy. Jak dla mnie 2 na 5. Dobra, dla was chłopaki melon, więc proszę bardzo, to jest dla was melon. A my lecimy do kolejnej bazy, która mam nadzieję będzie lepsza. Następna baza, no, jest ciekawa, bo chłop mi sięgnął do swojej sypialni z różowym łóżkiem, rurą i zdjęciem creepera. Jest tutaj naprawdę bardzo dziwnie. Oprowadzaj. Ale ma też kominek w pokoju, więc no, pokój, uwu. Więc, o, no, no, całkiem ciekawy się tu robi. Baza jest generalnie mroczna i ja zauważyłem już jakiś czas temu taki trend, by łączyć Deep Slate'a, bo to się nazywa Deep Slate? Deep Slate, tak, to się nazywa Deep Slate, sorry, zacofany jestem. Łączenie Deep Slate'a z ametystem jest fajnym pomysłem, ale wydaje mi się, że... dość takim popularnym. A tutaj jest kolejna rura. Nie wiem, co chłop ma z tymi rurami. Ewidentnie lubi tańczyć. Tutaj kolega ćwiczy. Okej, okay, czyli to nawet nie on, tylko jego kolega. No cóż, kolega pasjonat, rozumiemy. A tu ciemny magazyn. Magazyn, który nie jest zły. Wygląda bardzo standardowo w sumie, ale jest nieoświetlony. I się dziwię, że tutaj się nie spawnują mu moby. Może akurat wystarcza tam światła, by się nic nie spawnowało. A tu wszędzie jest ciemno. Tutaj też jest mega ciemno. Nie masz problemów z creeperami? No bo jak dla mnie, to w sumie napisał, że nie. Ale coś mu w to nie wierzę. Kolejna część farmy. No, okej. Okay. Nie wiem, dlaczego bambusy są na tym samym terenie, co melony i pszenica, a trzcina cukrowa już nie. Farma numer 2, okej. Okay. Korytarz jest taki dziwny. W sensie, zauważcie, że sufit, ściany i podłoga są z tego samego bloku. To jest bardzo niechlujne budownictwo. Tutaj widzę, że jest nawet jakaś kolejka, ale dobra. Może potem o tym wspomni. Tutaj są jeszcze inne pokoje. Pokój Szermi. Pokój, który, okej, okay, ma łóżko, a za łóżkiem jakiś dziwny zaułek. No dobra, może lepiej w to nie wnikać. Tu jest zejście chyba do kopalni, więc tam nie będę wchodził. To dziwne, że chłop ma swoje indywidualne zejście. Wszechwiedzący bambus. Teraz co to jest? Wszechwiedzący bambus. Bambus. Proszę nie dotykać. Bo pogryzie. A tu mamy farmę owiec, no które się mają delikatnie lepiej niż tamte kurczaki, ale tutaj też nie ma trawy. Czemu nie mają trawy? A, nawet nie zdążył, on już napisał. Owce bez trawy ogółem straszne warunki. Dlaczego? Dlaczego nie dasz im trawy. Nie stać mnie. Okej, okay, to chyba była najbardziej polska odpowiedź, jaką mogłem usłyszeć. Ej, Endrot idealnie pasuje na te płotki. One są na mięso. O nie! On
zaczął to demonstrować. O nie! Kto normalny robi farmę owiec tylko po to, by je jeść? Nie wiem, ale się domyślam kto. On. Święte drzewo, czyli tu jest święty bambus, znaczy nie, wszechwiedzący bambus i święte drzewo, więc generalnie miejsce bardziej przypomina jakąś świątynię, aniżeli bazę mieszkalną. Pokój Lolka i Kasztan. Oni tu mieszkają we dwóch. Zaraz, skoro to jest Lolek, to Kasztan lubi rury, czyli to jest rura Kasztana. Okej. Nie wiem dlaczego ona jest tutaj wkopana w ziemię, bo w sumie jakby nie była, to może by to na lepsze wyszło. Pokój mój i koleżanki. Aha! To jest koleżanka! Czyli to on jest tym kolegą, który lubi tańczyć na rurze. Chyba, że on ją zmusza i wmawia jej, że jest chłopakiem. Nie wiem. Tutaj śpi czasem kolega, ale się boi i chodzi do nas. Okej. To by tłumaczyło w sumie tą dziurę za łóżkiem. Jedna skrzynka w środku pokoju, która jest pusta. Dobra, idąc dalej, to tutaj jest nieskończone źródełko wody. No i tutaj co się znajduje, jestem ciekaw. Ekspiarka. Okej. Zakładam, że ekspiarka blisko nie będzie, ale zobaczmy, czy ekspiarka będzie została zrobiona z jakimś należytym szacunkiem. Podejrzane jest, że to jest tak daleko. Jestem ciekaw, jak oni ją znaleźli. Tutaj się w ogóle czują tory w pewnym momencie, więc trzeba sobie dojść na nogach. Ale ekspiarka jest. I zobaczmy, z ilu spawnerów? Z jednego. No cóż, no, mogło być gorzej. Mogło nie być spawneru żadnego. Cóż, jeżeli chodzi o mnie, wydaje mi się, że ta baza to takie mocne 3 na 5. No bo nie jest jakaś zła, nie jest jakoś fajna, jest taka po prostu se. Moja ocena bazy 3 na 5. Dobra, trzymaj enchanting, to dla ciebie i... Aha, jeszcze ta nieskończona... Dobra, nieważne. Kto wie, może tutaj będzie lepiej. To znaczy już od razu widziałem, będąc na spectatorze, że ta baza jednak jest trochę większa. I pomimo tego, że ma ciasy sufit, to nie dajmy się temu zwieść. Ponieważ nie jest ona mała. Tu villager. Stachu Jones. Okej. Co dalej? W ogóle dziwnie, bo tutaj są półpłytki od góry i od dołu. Dziwny strasznie poziom piętra, no ale okej. Mała farma, no taka bardzo mała. Tutaj jest całkiem fajna dekoracja. Tutaj nie wiem, co się stało, szczerze mówiąc. Ławeczka. A, czyli widzicie, wszystkie takie kwestie są przemyślane. A to, co to jest? Co to? Aha, to jest ogon psa. Okej. Nie, to nie to drewno, bo to było to, dobra. A to kolegi pies. No cóż. Dalej idąc, gdzieś mnie prowadzą. Tutaj są płytki naciskowe. Nie wiem po co. Jesteśmy w jakimś innym segmencie bazy i powiem wam, że ta baza jest naprawdę bardzo dziwnie zbudowana. Jest taka strasznie dzika. To znaczy, nie jest łatwo... Ej, tu się zamknęło. Okej, bo tutaj są pistolny. Jest bardzo dzika ta baza. Tutaj też jest jakieś górne piętro tego pokoju, którym można gdzieś wyjść. Nie wiem gdzie. Ja już się, słuchajcie, zgubiłem w tej ba... Co jest? Ej, wytyfy. Okej, on jest chyba tutaj, ten gościu. Tak, dobra, jesteśmy teraz znowu tutaj. Rozumiem, znalazłem się. Teraz chyba wypadałoby zobaczyć, co jest tutaj. A tutaj... Ej, tu jest od razu lepiej. Bardzo ciekawie. To znaczy, fakt, że tutaj są skrzynki. Fajnie, że daje tutaj te kwiatki. Naprawdę tutaj się robi jakiś taki klimacik. Farma żółwi i kurczaka. Okej. No może być. Ciekawie tu jest, naprawdę. To znaczy, nie, że jakoś specjalnie ładnie, ale po prostu ciekawie. Baza jest, no jak wam mówiłem, o trochę większej. Kolejne akwarium. Tutaj mamy już specjalnie na rybę. Spoko. To jest chyba salmon. Nawet nie wiem, co to jest salmon po polsku. Może łosoś? Może szczupak? A może kijanka? Nie wiem. O, proszę bardzo. Owce też mają swoje, ale no, nie mają trawy. Cóż. Bloki, na których gościu coś gra, niestety mi coś audio w Minecraftcie nie działa, jak widzicie, zmieniam głośność i nie mam audio, więc nie usłyszę, co gra, a przykro. Tu DJ, no dobra. Mają enchant, natury level, zobaczmy, z naszym żelazem kilowym. No, prawie, o nie, no mają 30. No dobra, no nie jest źle, tu jest jeszcze wyjście na górę. To jest fajne, to jest naprawdę fajny motyw. Pierwszy raz coś takiego widzę, że ktoś miał rzeczy na podniesieniu i to jest praktyczne po prostu. Tutaj chyba im rosną drzewa, więc jest taka farma drzew, składzik na melony. Nie wiem, który składzik, o co chodzi. Chyba tutaj, chyba to po prostu, okej. Idąc dalej, tutaj jest jakaś dźwignia. Boję się to klikać, więc po prostu nie będę. A tutaj jest pokój z łódką. Okej. No dobra. Jesteśmy proszeni na dół, więc zobaczmy, co jeszcze nam pokażą. Tu w ogóle jest jeszcze stół i jedzenie jest poza... Oj, takie jedzenie to chyba niedobre jedzenie. Tutaj łopaty, co jest? Ej, ile oni mają tych łopat? A to co to jest? A, to jest snowblock. Aha. Aha, bo i tutaj mają bałwany. Teraz rozumiem. Ej, zobaczmy, jaka jest prędkość wydobywania takiego śniegu. No, całkiem to szybko idzie. I teraz już rozumiem, po co im tyle łopat. Totalnie już wszystko rozumiem. Dobra, odłożę to, żeby nie było na mnie. A tutaj też coś jest. Co to? Okej.
Okej? Okay? Jeżeli macie pojęcie, co tutaj może się znajdować, to piszcie. Tutaj mamy na pewno na wodorosty farmę. Proszę za mną. Dobra, jesteśmy proszeni teraz o wyjście stąd. Chyba nie jesteśmy mile widziani w tym miejscu. A, teraz tam skoczyć. I dobra, co tutaj mamy? Farmę trzciny cukrowej, która ma specjalny hol, gdzieś zupełnie ukryty. Tak jak mówię, ta baza jest mega pomieszana. To znaczy, mega trudno jest się tutaj w ogóle odnaleźć. O, jest trzeci domownik. Trzeci domownik, którego skin mówi sam za siebie. To on musiał robić plan tej bazy. Tylko on wygląda, jakby był w stanie zrobić tak nieprzejrzystą bazę. No dobra, idąc dalej. Tu farma na bone mille. Że co, że tutaj bone mille? To? To jest farma bone mille? Jak to ma działać? Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, o co chodzi z tym miejscem tutaj. Działa naprawdę. Ale skąd mają się te bone mille brać? Chyba, że tutaj jest coś, co nam wytłumaczy to wszystko? Możliwe? Dobra, nie wiem, on mnie gdzieś prowadzi. Mam nadzieję, że to nie jest kopalnia, bo kopalnia nie interesuje mnie za bardzo. Nie, tutaj coś jest. Aha! Oni tutaj robią, jak widzicie, monster spawner taki. Niedokończona ekspiarka. No cóż, widzicie, jeżeli się nie ma ekspiarki, no to się radzi na różne inne sposoby. No nie no, całkiem spoko ta baza. Jakby jest tutaj ciekawy klimacik, ale nie jest to wcale ładna baza, umówmy się. Ta baza jest chaotyczna, jest duża i nawet momentami ciekawa, ale nie wiem, czy takie aspekty mogą uratować ją przed oceną 3 na 5. Jak dla mnie, baza 3 na 5. Mega dziwna. Co on mi daje? On mi chce przekupić. I dziękuję. Dobra, to trzymajcie tutaj stół. To jest za ocenę 3 na 5, a my lecimy do kolejnej bazy. Ciekawa sprawa jest taka, że teraz będziemy pierwszy raz chyba w historii serii oceniać bazę w Netherze. Więc zobaczmy, co jest nie tak. Patryk, to ty? To taka nowa baza. Okej, okay. Oprowadzajcie. Tutaj główny pokój. No, jak na główny pokój, to wygląda na mały bardzo. Tutaj w ogóle też mamy wejście do bazy. Oni tutaj się w ogóle nie kryją z tą bazą w Netherze. Tutaj taki design. Kanapa. Aha, kanapa. No to ciekawa kanapa. Wyglądało bardziej jak łóżko. Tylko, że bez łóżka. No ale wiecie, no. Podobno spanie na twardym, na płasko też jest zdrowe. Ja nie wiem. Ja się nie znam. Mogę zobaczyć, jak siedzimy na kanapie. A jest jeszcze coś w tej bazie? Bo nie wydaje mi się, że tutaj było cokolwiek. Tutaj jest tarasik. Ta, to widziałem. I sąsiad, który chyba nie jest zadowolony z ich obecności tutaj. No ale jakoś sobie daję radę z sąsiadami, widzę. Wiecie, jakby rękoczyny czasem są najlepszą formą wyrażania siebie. Chyba. Niezapowiedziany gość. Okej, okay, czyli to tyle z tej bazy. Tam tu w cudzysłów, bo nie wiem, czy to można nazwać bazą. Tak, super. Moja ocena to 1 na 5. To dla was. Na wykopanie sobie więcej ilości surowców. Wow, ktoś tu się wysypał z itemów. Chyba przyszliśmy chwilę po tragedii. Co tu się stało? Ej, chłop mnie zobaczył i wyszedł od razu, co jest? Zaraz, czy on ma skin MWK? Nie, 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 to jest noob. Snoop MWK. Kolegę zabiłem. O nie, bo mi te itemy wpadają i wpychają na to. Oprowadzaj ktoś. No ta baza, powiem wam, wygląda całkiem ciekawie, jak sobie tak przeleciałem. Na górze jagódki i arbuziki. Jak jesteście głodni, to nie wchodzić. Aha, myślę, że to jakiś wiersz, a to po prostu była instrukcja. To mój pokój. To twój pokój. Ej, tutaj coś jest. Twoja mama jest hot. No dobra. Szanty, bitwa, okręt nas wypłynął w głę i fregaty dwie płynęły naszym kursem, by nie zagubić się. Potem szkwał wypchnął nas poza mleczy pas i nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą. Ciepła krew poleje się strugami, wygrywa ten kto... Dobra, wiecie co? To jest chyba jakiś wiersz. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Codziennie o 16 darmowe. Co jest darmowe? Otwarty, kiedy będę na serwie. Możesz mieć VIP, czyli bilet na wejście kilka razy. Kosztuje... Przysłuchu, zamknięte dwa razy. Co? Aha! Dobra, nie, stamtąd wy... Ej, czemu mnie tu zamknął? Proszę mi otworzyć. Słuchajcie, dlatego właśnie nie zawsze lubię wchodzić do baz widzów. Dobra, idziemy dalej, oglądamy, co tutaj... korytarz i... Okej, okay, słuchajcie, ta baza też jest jakaś... Czy tu jest znowu... Czy tu jest znowu kogoś... pokój? Dobra, nie wiem, słuchajcie, coraz dziwniej się tu czuję. Za to, że zniszczyliśmy Olivier i Lilo,
Kiro, proszę nie rób nam nic. Tu moku tego, co zabiłem. Aha, dobra, czyli to był ten ziomek, którego się pozbyliście. I on tu chyba mieszkał, tak? Ja nie wiem, słuchajcie, ja tak chodzę po tej bazie, ja nie mam pojęcia, kiedy jest pokój, a kiedy nie. Gildia Overs. Chyba overdose. Strasznie chaotycznie tu jest, naprawdę. Jak na to patrzę, to się gubię. Zagroda dla zwierząt. Dobra, tutaj widzę, że owca się jedna ustała, ale przynajmniej ma trawę, czyli coś, co się nie zdarza na farmach widzów, z tego co widzieliśmy. A tutaj jest MWK, który się przefarbował na blond, ubrał w tygryska i poślinił trochę. Kiedyś było więcej owiec, jedna, bo ktoś zabił. Pokój XX Error, współwłaściciel. Przepalarnia, przepraszam. Nie wiem, za co on przeprasza. Dobra, na dole, ej, strasznie, słuchajcie, strasznie dziwnie. Jakby, no mega dziwnie tu jest. A tu i dużo osób jeszcze w tej bazie. A tutaj już byliśmy. Pokój Pufka. Dobra, pokój Pufki też wygląda jak, nie wiem co. Narzędzia. Ojeju, co jest w ogóle? Czy to jest gilda 10-latków? Nie niszczyć. Wieczny bambus. O co chodzi z tymi bambusami? Wszechwiedzący bambus, wieczny bambus. Ale dobrze, gildia bambus, słuchajcie, widać, ma swoich wyznawców. To sam zwiedzasz? Tak, po prostu sam to, słuchajcie, sobie zwiedzę. Aha, bo tutaj jest ten pokój. Dobra, i tutaj nie wiem, co się dzieje, jakby te łóżka chyba mówią same za siebie, że tutaj coś poszło nie tak. Tej temy nikt ich nie podniósł, nikt nie był zainteresowany. Nie wiem, masz, tobie wyrzucę. Wydaje mi się, że widziałem wszystko już tu. Chociaż wiecie, ta baza jest taka dziwna, choć na dół. No właśnie. No właśnie, ej, co jest? I ta baza się dalej ciągnie. Ej, ja wiem, co to za baza! Ja wiem! Ja tu byłem ostatnio na odcinku. Trollowaliśmy! Trollowaliśmy tutaj! Sala konferencyjna, tak! Jakby nie byłem w tej sali, ale tutaj byliśmy w tym miejscu i to było na jakimś ostatnim odcinku. Tu stary dobry Zgredzio. I stary dobry Zgredzio, pokój Zgredzia. Zapraszam do pokój Oloksaw. A to co to jest? Co to jest za pomieszczenie? O co chodzi? Nie wiem. Idziemy niżej jeszcze, a niżej, uwaga! Gdy zbierasz drewno z urośniętego drzewa, pamiętaj, aby posadzić sadzonkę ponownie na bloku dirta otoczonym blokami bruku. Pamiętaj też, aby nie niszczyć pochodni. Zakaz budowania portali do netherów w bazie. Dokres, byście jak nagrywałeś trolla. Wiem właśnie. Okej, okay. Słuchajcie, ta baza jest całkiem spora. To znaczy, też nie ma za bardzo sensu. Tutaj jest kolejny punkt w bazie. Myślałem, że sobie wziąłem wszystko, a ta baza dalej się ciągnie. Nie wraca już nawet po itemu. Error. O co chodzi? Tu jest jeszcze coś. Ej, ale ta baza jest wielka. Naprawdę. Co tutaj jest? Tu leży zamordowany pies Oloksaw. Okej. Okay. Widzę baza z historią. Pokój najlepszego... Kracza tej bazy najlepszego. Okej. Okej, no powiem wam, że jego pokój jest naprawdę najbardziej designerski. Tutaj co jest? Tutaj jest farma. Dobra, gościu też nie wiem, bardzo dziwnie tu jest w tej bazie. Naprawdę, ja myślałem, że tamta była pogmatwana, ale ta jest też pogmatwana, jest jeszcze większa. Lucyferek sklep. Okej, czyli tutaj mają sklepy. Narkotk, koszt 1 diament. Nie wiem, o co chodzi, czym jest narkotk. Lewiatan, bobek. Dobra, ej, co jest tutaj, dlaczego on... Co to jest? Czy to jest sklep? Musimy kupować rzeczy, gdy bobek jest dostępny. Okej, okay, czyli to jest bobek. Chcesz coś kupić? Nie. Dobra, magazyn. No cóż, magazyn. Czyli mają jednak wspólny magazyn. Enchant, który nawet nie ma 30 levela. Spoko. Kościół. Pokój księdz. Co to jest? Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia. Dobra, idziemy dalej, idziemy niżej. Niżej jest coś, co w sumie nie da się wytłumaczyć. Co tutaj jest jeszcze niżej zejście? Ej, wytyfy. Ta baza jest tak duża, że ja bym się mógł tutaj legitnie zgubić. A tu jest portal do... A nie, to nie jest portal do netheru. O lol. Okej. Okay. Tutaj Weavera to się ma chciał zbudować. Tutaj jest jakaś taka farma. Co się tu dzieje w tej bazie? Dobra, słuchajcie. Moja ocena 3 na 5. To dla was. Dobra, widzowie, powiedzcie, co wy sądzicie o tych bazach, bo jak dla mnie wcale nie były najlepsze. Widziałem lepsze na serwerze, ale miały się zgłaszać osoby z najlepszymi bazami i zgłosili się oni. Zostawcie łapkę w górę, widzimy się jutro. Yo.